Robert Cichowlas. Zasiedlenie. Nagranie piąte. Inna stewardessa, najwyższa spośród całego personelu pokładowego, zaczęła przechadzać się wzdłuż korytarza. Niczym robot jedną tylko ręką łamała karki pasażerom siedzącym z brzegu lewej strony samolotu. Przez minutę rozlegał się tylko trzask łamanych kręgów. Jedna głowa za drugą opadały niczym niechcianym, odrzuconym w kąt szmacianym lalkom. Kilkunastu pasażerów Airbusa straciło życie, nie mając żadnych szans, by się obronić. Pozostałym drżały podbródki, a z oczu płynęły im łzy. Nie byli nawet w stanie się poruszyć. Wielu z nich wypróżniło się pod siebie, kilka osób zwymiotowało. Tylko tyle mogli, na tylko tyle im pozwolono. Andrzej słyszał, jak wali mu serce. Bał się, że dźwięk ten usłyszy któryś z tych świrów, że wyrwą mu je jak jacyś pieprzeni Aztekowie. Zauważył, że nie wszyscy pasażerowie są sparaliżowani. Niektórzy mogli swobodnie poruszać głowami. Nikt jednak nie odważył się odezwać. Andrzej dygotał. Chciał wytrzeć zakrwawione dłonie, ale nie wiedział w co. Cóż za problem, pomyślał. Kasiu, najdroższa, podasz mi torebkę? Znowu się pobrudziliśmy. Ja? Wykrztusił. Ja? Na przodzie samolotu stała jakaś postać. Nie była wysoka i przez moment wydawała się Andrzejowi, że to karzeł. Kiedy jednak postać ruszyła wolno wzdłuż pokładu, zobaczył, że to dziecko. 12, może 13-letni chłopiec. Kim jesteście? Zdołał wykrztusić Andrzej. Chłopiec zatrzymał się przy fotelu Kaśki. Zerknął tylko na jej bezgłowe ciało, po czym przeniósł spojrzenie na stewarda i skinął głową z wyrazem zadowolenia. Następnie odezwał się, lecz jego głos nie popłynął z ust, tylko z głośników na pokładzie. Panie i panowie, mówi kapitan, mamy mały problem. Wszystko wskazuje na to, że podczas turbulencji doszło do uszkodzenia silników. Co za tym idzie, możemy nie dolecieć do lotniska w Monastirze. Spróbujemy wylądować w stolicy Tunezji, w Tunisie. Aczkolwiek i tu nie mamy pewności, że damy radę. Być może będzie trzeba lądować w Rafraf, pomimo że w tym malutkim, zapomnianym przez turystów mieście nie ma lądowiska. A to pech. To były ostatnie słowa, jakie Andrzej usłyszał, gdyż chwilę potem szczupła chłopięca dłoń wbiła się w jego klatkę piersiową i zdusiła jego serce niczym gumową piłkę. Jesteśmy, kim jesteśmy, odpowiedział chłopiec, wycierając rękę w spodnie, a następnie zamknął Andrzejowi powieki. Stefan wiedział, że coś nie gra. Już wcześniej, zanim jeszcze wystartowali, miał dziwne przeczucie, że jest obserwowany, że może dojść do tragedii. Obsesyjnie odsuwał te myśli na bok, ale wracały jak bezpański pies, którego raz pogłaszczesz na ulicy i potem lezie za tobą do samego domu. W dalszym ciągu był uwięziony w toalecie. Ile to już czasu? Spojrzał na zegarek. Od ponad godziny siedział na kiblu i nic nie wskazywało na to, że sytuacja się zmieni. Walił pięściami w drzwi, kopał w nie, wrzeszczał, aby go wypuszczono. Wreszcie skapitulował. Dalsze próby zwrócenia na siebie uwagi nie miały sensu. Przez pewien czas sądził, że to terroryści przejęli samolot. Sęk tym, że słyszał tylko krzyki i jęki pasażerów. Nikogo więcej. Nie zarejestrował również żadnych strzałów, żadnych odgłosów walki. Nic. Nikt nie reagował na jego nawoływania. Czy terroryści zamknęliby go w kiblu? Stefan nie chciał myśleć o tym, kto albo co opanowało samolot. Nadal odganiał myśli. Paskudne, natrętne myśli. Ale one wracały do niego jak ten bezpański pies. Gdy usłyszał głos kapitana informującego, że będą problemy z lądowaniem, na moment wstrzymał oddech. To oni, pomyślał, zmrożony do szpiku kości ze strachu. Zaczął godzić się ze śmiercią. Pomimo, że wcześniej nie musiał lękać się o swoje życie, teraz wszystko się zmieniło. Usiadł na klapie od sedesu i cicho zapłakał. Niech to szlak. Przejęli samolot. Dojdzie do kolejnej katastrofy. To było ponad jego siły. Niczego już nie rozumiał. Nagle poczuł, jak maszyna wytraca prędkość i zaczyna opadać. Leciała bardzo cicho, jakby rzeczywiście były problemy z silnikami. Jakby oba przestały pracować.
spadną do morza albo rozbiją się na jakimś wybrzeżu Tunezji. Gdy ekipy dostaną się do wraku, nawet czarne skrzynki niewiele dadzą. Oni potrafili zatuszować wszystko. Prawdopodobnie w jakiś sposób wytwarzali własne taśmy i podkładali je na miejsce autentycznych. Mogli wiele. Więcej niż wszystkie istoty na Ziemi razem wzięte. Stefan posiadał pewną wiedzę o nich, ale nie mógł jej wykorzystać. W żaden sposób. Mógł tylko pozwolić, by ogarniała go coraz większa bezradność i strach przed kolejną minutą, która przybliżała go do tego, co nieuchronne. Gwałtowny skok ciśnienia niemal rozsadził mu bębenki w uszach. Maszyna schodziła coraz gwałtowniej. Ktoś na pokładzie wydał z siebie długi krzyk, po czym zamilkł. Resztki bagaży, które nie wypadły z luków podczas turbulencji, zaczęły wysypywać się teraz. Stefan zakrył dłońmi uszy, jednocześnie z całych sił zacisnął szczęki, jakby miało mu to pomóc ocalić. W pewnej chwili zsunął się z klapy sedesu i schował głowę między kolana. Nie miał pojęcia, na jakiej wysokości znajduje się samolot. Zapewne na kilku tysiącach metrów. Pozostała mu minuta, może dwie życia. Pomyślał o synu, ale nie potrafił przywołać żadnych konkretnych wspomnień. W jego wyobraźni Wojtek poklepał go po ramieniu i mówił: byłeś fajnym tatą, naprawdę. Zawsze chciał być fajnym tatą, takim na luzie. Chyba nie bardzo mu się to udało. Kocham cię, synu, pomyślał i zamknął oczy. Mijały kolejne minuty, a on czekał, aż pochłonie go ciemność. I w końcu się doczekał. Mrok jednak wypluł go ze swojej paszczy i pozostawił nagiego w wannie, trzęsącego się z zimna, wręcz skostniałego. Stefan długo nie potrafił zaakceptować faktu, że ocalał. Niemożliwe zawsze jest niemożliwe, niezależnie od tego, co mawiają optymiści. Na drugi dzień po katastrofie włączył telewizor. Kilka stacji pokazywało płonący wrak samolotu u wybrzeżu Tunezji. Linii lotniczych rozbił się w niewielkim miasteczku Rafraf w Tunezji. Na pokładzie znajdowało się 121 pasażerów plus 8 członków załogi. Nikt nie przeżył. Według najnowszych doniesień przyczyną katastrofy Airbusa była awaria silników po tym, jak maszyna wpadła w strefę bardzo silnych turbulencji. Dalej nie słuchał. Gdzieś w odległych zakamarkach jego pamięci świtało mu, że to nie pierwszy raz. Że któryś raz z rzędu ocknął się w wannie w swoim mieszkaniu. Ilekroć jednak próbował przypomnieć sobie poprzednie wydarzenia. Czarna dziura. Tylko tyle wiedział. Chociaż nie. Wciąż pamiętał ten pierwszy raz, gdy do niego przyszli. Tak, miał przed oczyma tamto wydarzenie. Ale były też inne. Żadnego nie pamiętał. Nie wiedział, że w wielu uczestniczył. Katastrofy lotnicze, kolejowe. Zawsze wiedział. Tylko bał się do tego przyznać nawet przed samym sobą. Nie było sensu ogarniać umysłem czegoś z pozoru niemożliwego, nierealnego. Nikt i tak by go nie wysłuchał. Nawet gdyby Stefan bardzo chciał się wygadać. Mógł pogadać z synem, ale nie o wszystkim. Gdy się zapędzał z opowieściami, Wojtek klepał go po ramieniu i mówił: jesteś fajnym tatą. Po czym zmieniał temat. Zupełnie jak podczas ich ostatniej rozmowy telefonicznej. Synu, powinieneś dać sobie spokój z tą Tunezją i wrócić do Polski. Naprawdę mu na tym zależało. Niemal błagał Wojtka o powrót do kraju, ale usłyszał tylko: tato, ja nie mieszkam w Tunezji. Nigdy tam nawet nie byłem. Zaczął poważnie martwić się o syna. Ta cholerna siksa, którą nazywał swoją żoną, wywróciła mu w głowie. Już on sobie z nią kiedyś porozmawia. Ale póki co... były to tylko przemyślenia. Dzisiejszy świat kochał sensacje. Lud żywił się informacjami o śmiertelnych wypadkach, głodzie, epidemiach, bólu, lęku. Ale brakowało czasu, aby na chwilę przystanąć i zastanowić się nad skalą katastrof, do których dochodzi w ostatnich latach. Stefan nie chciał o tym wszystkim myśleć. Choć często łapał się na tym, że próbuje nawracać ludzi. Znajomych, rodzinę, czasem przypadkowo napotkanych. Powtarzał im, że gonitwa za pieniędzmi i karierą jest zgubna. Że niedługo nie będzie komu robić kariery, gdyż sami się wykończymy. Tak, tak właśnie będzie. To też wiedział. O nich nie wspominał ani słowem, choć napisał kilka opowiadań, w których się pojawiali.
Udało mu się je wydać w postaci antologii. Książka została świetnie przyjęta przez czytelników, a on sam na spotkaniach autorskich tak się rozgadywał, że czasami trzeba było mu przerywać i prosić, aby zamilkł. Sam nie wiedział, skąd mu się to bierze. Nadchodzi dzień, kiedy włączą naszą planetę do swojego terytorium. Mówił z wyrazem największego skupienia na twarzy. Oczywiście to potrwa, ale nie tak długo, jak początkowo zakładaliśmy. Pomagamy im w tym. Pojęcie autodestrukcji nie jest nam obce. Wyrzynamy się jak świnie, drodzy państwo. Każdego dnia więcej nas umiera niż się rodzi. Dzięki naszej postawie. Dzięki naszym ambicjom i ideałom. Powolutku będzie nas ubywać, aż wreszcie zostanie nas tylko garstka. Zupełnie jak kiedyś. Pamiętacie Arkę? Koniec opowiadania Roberta Cichowlasa, Zasiedlenie. Czytał bukcerzyk.pl.